Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na pat.p.l. Ukośnik Sekielski. Zostań naszym. 6 dni przed wyborami, 4 dni do ciszy wyborczej. Witam Państwa w studiu wyborczych, zapraszam. Blisko coraz bliżej. Ostatnia prosta do wyborów. Beata Grabarczyk. Witam Państwa w studiu wyborczym. No dziś porozmawiamy siłą rzeczy o debacie, która odbyła się dwie godziny, trzy godziny temu, no więc niecałe, dwie i pół godziny temu w telewizji publicznej. Można głosować w naszej sądzie. Sąda będzie, kto wygrał debatę w telewizji. Mogą Państwo głosować i wybierać. I do tego wszystkiego na naszym czacie można zadawać pytania naszemu gościowi. A dzisiaj z nami jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050, Szymona Hołowni. Trzecia droga. Dobry wieczór Dobry jedynka wieczór, na pani. liście w Warszawie, prawda? Jedynka na liście Trzeciej Drogi w Warszawie, czyli liście numer dwa. Dobry wieczór Państwu. Ja myślałam, że pan przyjedzie tym autobusem, w którym podjechał pan pod telewizję publiczną do nas. Autobus rzeczywiście bardzo się przydał. Bardzo Siedzieliśmy na górnym pokładzie, nad nami było niebo, było trochę zimno, muszę powiedzieć, chwilami, ale my byliśmy rozgrzani emocjami przed debatą, i tak przejechaliśmy spod pałacu kultury do, do Wawra. Demonstrując i my jako trzecia droga i poparcie dla Szymona Hołowni przed tą debatą. Także dzisiaj, przepraszam, że tu nie przyjechałem autobusem, już no tutaj no. by się nam nie zmieścił, ale dzisiaj autobus nam dobrze popracował. Dobrze popracowała. Chrypa potem będzie, co? No chrypa już jest z góry. Z góry przepraszam za moją chrypę, bo zimno poza wszystkim. No i emocji dużo i dużo było krzyczenia, skandowania. Tam pod tym budynkiem. Ale firmy. nie było jakichś Ej, takich debatą. interakcji z zwolennikami. Premiera Morawieckiego Pisu? Nie, to jest tak, że jak zwykle przy takich sytuacjach zwolennicy premiera czy Pisu są odseparowani od tak zwanych normalnych ludzi. Mówię, w, w, że w tym przypadku konkretnie byli pod inną bramą, w innym miejscu, a policja bardzo dbała o to, żebyśmy my, broń Boże, jako członkowie i zwolennicy opozycji nie, nie zbliżyli się za bardzo do tego oświeconego grona otoczenia pana premiera. No muszę pogratulować, bo wszędzie gdzie czytam, zresztą sama też tak uważam, że Szymon Hołownia wykorzystał te 7 minut na to, żeby no, zaprezentować się bardzo porządnie, bardzo dobrze. Niektórzy twierdzą, że, pa że Szymon Hołownia wygrał tę debatę. Bardzo dziękuję, że pani tak mówi. Ja rzeczywiście i takie sam mam poczucie, mówiąc szczerze, i dostałem już w ciągu tego czasu po debacie od kilkudziesięciu osób, w tym wielu spoza tak zwanej naszej bańki, wielu osób, które były wobec nas zdystansowane czy w dużym stopniu krytyczne, taki jednoznaczny sygnał. Gratulacje dla Szymona, gratulacje za to, że wygrał dzisiaj tę debatę. No, on sam, komentując tę debatę, bo byłem koło niego, kiedy wyszedł ze studia, sam powiedział, no, że jest zadowolony ze swojego występu, ale po pierwsze to nie była prawdziwa debata. No tak, to trudna nazwa. To sobie musimy jasno powiedzieć. Prawdziwa debata byłaby wtedy, gdyby uczestnicy mieli możliwość dyskutowania między sobą. To po pierwsze, a po drugie, gdyby jedna osoba się pojawiła w tym studiu, która się nie odważyła pojawić na debacie przedwyborczej, przed 38, 38 milionami Polaków stchórzyła. Zresztą nie pierwszy raz mowa o Jarosławie Kaczyńskim, który miał nie chcę powiedzieć psi ale obowiązek stanąć do takiej debaty, a już szczególnie w telewizji która jest telewizją Jarosława Kaczyńskiego, więc ja kompletnie nie rozumiem jego strachu przed stanięciem do tej debaty i właściwie nie wiem, czego on się obawiał. Ja myślę, że się nie obawiał, znaczy pewnie się obawiał oczywiście, no bo już jedną tę <grym> słynną debatę z Donaldem Tuskiem przegrał. No, ale nie może całe życie żyć w strachu no, i brate? obawiać się. No... no przecież tak żyje cały czas. No, ja nie wiem, w czym żyje Jarosław Kaczyński. W bańce, wiem, że żyje w swojej bańce w od rzeczywistości. Widzimy rzeczywiście, że Kaczyński sobie nieźle radzi wtedy, kiedy ma wokół siebie klakierów, kiedy jest otoczony setkami policjantów tak jak pod swoim, pod swoim domem na Żoliborzu, to wtedy on potrafi rozwinąć skrzydła, ale w tak zwanej prawdziwej, nie tak zwanej, w prawdziwej debacie politycznej, gdzie trzeba stanąć z innymi, zmierzyć się na poglądy i nie, nie śmiać się z własnych dowcipów, co Kaczyński uwielbia, tylko zmierzyć się na argumenty, to wtedy on wymięka. No jest miękiszonym po prostu. Ale wracając do tej debaty, bo powiedział pan, że to nie, nie była debata. Ja się zgadzam, bo tu nie było żadnej wymiany myśli między uczestnikami tego spotkania, a tak powinno być w prawdziwej debacie. Natomiast fascynujące były pytania. To znaczy ja nie umiem zadać takich długich pytań, więc bardzo pana przepraszam, nie będzie takich. Nie, ja się bardzo cieszę, że takich nie będzie, bo wie Pani, ja jako stary dziennikarz, bo jestem dumny, że ten zawód wykonywałem przez prawie ćwierć wieku. Mnie zawsze uczono, jak mają być skonstruowane pytania, chociaż ja nie byłem dziennikarzem radiowo-telewizyjnym, tylko prasowym, ale generalnie dziennikarz jest od, od zadawania pytań, które są, mają jakąś konstrukcję, mają być krótkie, zwięzłe i to rozmówca ma mieć szansę rozwinąć się w odpowiedzi, a nie dziennikarz brylować swoim pytaniem. No na tym polega dziennikarstwo. Dzisiaj oczywiście pan Rachon, ani współprowadząca, no nie byli dziennikarzami, byli funkcjonariuszami prawą Prawa i Sprawiedliwości rzuconymi na odcinek propagandy, którymi są na co dzień, i oni dzisiaj wygłaszali jakieś pytania, które chyba kartkę. Zajmuje spisanie takiego pytania. To jest oczywiście żart, a nie żadne pytanie, bo tu pan Rachoń usiłował pokazać, że to on jest dzisiaj głównym bohaterem i głównym uczestnikiem debaty, więc to tylko pokazuje, z jaką szopką mieliśmy do czynienia i jaką szopką stały się media tak zwane publiczne. No, po prostu to jest coś, co jest nieakceptowalne dla demokratycznego państwa prawa, żeby tak funkcjonowały takie media i żeby takie twarze jak pan Rachoń tam pracowały. On. Powróci tam, skąd przyszedł, do, czyli do niszowych mediów, zaraz po zmianie władzy w Polsce, bo po prostu nie ma miejsca dla tak skandalicznego wykonywania zawodu, który kiedyś był zawodem y, zaufania publicznego, zawód dziennikarza telewizyjnego w medium publicznym. To, powinno być, to powinna być duża godność, to powinien być zaszczyt, a nie, że ktoś został rzucony na ten odcinek i się wysługuje swoim mocodawcom politycznym czy partyjnym. No, za grube ty... miliony, jeszcze dodajmy. Za grube miliony, bo to raport Najwyższej Izby Kontroli ostatnio pokazał, jaką oni kasę Zresztą ściągają. Przecież z naszych podatków. No, nie ma żadnego tajemniczego skarbca, z którego PiS bierze. PiS bierze z naszych podatków i zasila. Kłamstwo, szczucie, dzielenie Polaków wypłacając im po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie właśnie za to, żeby byli dyspozycyjni, żeby obrażali, żeby e, pokazywali opozycję jak jakiegoś szatana wcielonego. Po prostu my prawi, praktycznie jesteśmy odczłowieczeni. Opozycja to są jacyś antypolacy, agenci albo niemieccy, albo rosyjscy. I tak miliony razy powtarzają, to powtarzają i ludzie oglądają te programy i niestety jakiś osad zostaje i potem się myślę, że dzisiaj wielu widzów e, telewizji polskiej, którzy zobaczyli e, Szymona Hołownię, którzy zobaczyli Donalda Tuska, zobaczyli Jannę Sheringwielgus, no mogło doznać czegoś w rodzaju szoku że my nie mamy rogów, które wystają, my nie mamy jakichś gadzich ogonów i że w ogóle no, aż jesteśmy tam pięci, nie pięcio, pięcio, pięciopalczaści generalnie, <śmuszy> że jesteśmy z matki ziemi, pochodzimy, a nie z innej planety. No do tego doszliśmy, że normalna debata, jaka powinna mieć miejsce, Znaczy dzisiaj to nie była normalna debata, no, 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 tak. ale w ogóle program telewizyjny, w którym występują członkowie opozycji, przedstawiciele opozycji demokratycznej w Polsce jest jakąś unikalną wartością. No, to ostatnio pamiętam, bo ja pamiętam, że za komuny tak było. Że tak było w PRL-u, tylko wtedy Jerzy Urban, ani jego poprzednicy, kierujący radiem i telewizją, czy radiokomitetem, no nie poszli jednak tak daleko. No właśnie to było z większym wdziękiem chyba robione kiedyś. Znaczy Mimo nie było wszystko, to takimi grubymi to Znaczy, nie nie ja, takimi ja, ja nie specjalnie mam jakiś sentyment, że no żyję ja za komuną bardzo, ale... i za za PRL-em, ale wydaje mi się, że tam jednak oni się nie, nie posuwali do pewnych rzeczy, do których dzisiaj posuwa się telewizja pisowska. To pokazuje, gdzie my dzisiaj jesteśmy, że następuje nawrót powrót do komuny i do takiej bolszewickiej, bolszewickiej wizji państwa. I właśnie temu przy, trzeba przeciwstawić 15 października. Jest pytanie, tak? Dobrze zauważyłam. Jest coś takiego jak pytanie, no ciekawa teoria się pojawiła jedna, że Tusk zagrał na hołownię i przyjął ataki Pinokia. Brawo, brawo, to jest taktyka, rozegrali pisiorów po szkolnemu. Była taktyka? Ustaliliście, jak to ma się zachować? Że taka ustawka miała Aha. być między... Ja bardzo lubię takie fajne teorie, teorie spiskowe, bo one tak łatwo, fajnie wyjaśniają świat. To znaczy, Prosto. Świ świat jest... Mega skomplikowany dzisiaj, mega dynamiczny, ogromne zależności, tak. Widzimy, Hamas napadł na. Izrael w sobotę, a wszyscy mówią, że Rosja za tym stała, Iran za tym stał, Arabia Saudyjska za tym stała i układają jakieś, jakieś czasami teorie zaskakujące, tak bym powiedział. Chociaż akurat te teorie chyba nie są takie do końca wykluczone. Ale to nie, myślę, że nie są wykluczone, ale to oczywiście jest, jest po bardzo poważny, najpoważniejszy dzisiaj wątek w tych dniach na świecie. Mimo wszystko dla świata poważniejszy niż polskie wybory. Dla nas najpoważniejsze są polskie wybory, no, bo są tu, bo są teraz, czyli za te cztery dni do ciszy wyborczej, Dni do wyborów. Nie, nie było tego rodzaju ustawki, rzecz jasna. Każdy z uczestników debaty przygotowywał się sam do uczestnictwa w tej debacie. My, my także. Donald Tusk na pewno sam się przygotowywał. Dla niego to było szczególnie ważne, że no, jest tą osobą pokazywaną jako rzeczywiście najgorsza postać w mediach publicznych i on miał tutaj. Coś do pokazania w czasie tej debaty. Szymon Hołownia, jego, jego zadanie, które sam sobie wyznaczył, było takie, żeby no, pokazać się wyborcom i, i widzom telewizji polskiej, i szczególnie dla tych widzów telewizji polskiej, czy wyborców prawa i sprawiedliwości, którzy są mocno rozczarowani, do których zaczyna trafiać to, że 8 lat byli okłamywani, byli oszukiwani, że coś im opowiadano, Jaki ten PiS jest fantastyczny i proludzki, prospołeczny, i tak dba o nasze bezpieczeństwo, i tak dalej, że to jest jedna wielka bajka. Że to jest jedna wielka bajka, opowieść dla ludzi naiwnych. Nikt nie chce być naiwny i nie chce być traktowany jako osoba naiwna. Mam takie wrażenie, że mało kto ma znajduje w tym przyjemność, żeby go inni traktowali trochę jak bubka, a tak media rządowe traktowały i traktują ludzi. Więc jest grono narastające, rosnące grono wyznawców PiSu, którzy, wyborców PiSu. Którzy do tej pory uważali, że tylko ta partia i nie ma nikogo innego na scenie politycznej, no to dzisiaj mogli zobaczyć, że, że jest trzecia droga, którą warto rozważyć jako opcję, bo my wiemy z badań, ale to nie jest specjalnie odkrywcze, że we, wielu wyborców PIS-u rozgląda się, zastanawia się, gdzie by tu można zagłosować, bo już jest im wstyd. I oni już widzą, że już ten pis się wyczerpał, już cała ta formuła Kaczyńskiego się wyczerpała. Zastanawiają się, czy głosować w ogóle, a jeżeli to na kogo. No i często z badań wynika, że wyborcy pisu rozważają jako drugi wybór albo nas, trzecią drogę, albo Konfederację. My uważamy, że głosowanie na Konfederację to jest. Głosowanie na PIS. To jest głosowanie na PIS, a nawet taki napis bardziej powiedziałbym, na PIS Plus, jak to się mówi w tych czasach, gdzie wszystko ma być plus na PiS Plus, taką partię, która, która narobiłaby nam jeszcze większej krzywdy w jeszcze krótszym czasie niż PiS był w stanie to zrobić przez 8 lat. A jak wyglądało, wyglądały kulisy tej, tej debaty? Tam się coś działo? Ktoś z wami rozmawiał? Ktoś się z wami przywitał na początku? Nie wiem, ten rachoń jakoś się zachowywał jak człowiek? Czy weszła mumia do studia niby anime, ani kukuryku, Pani, ja, jak to ja, mówił? Przyznaję, że jestem Y, trudniejszej sytuacji. Trochę tutaj Panią rozczaruję i naszych Podpisy widzów. Bo ja, 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 ja nie a, byłem w środku. Ja nie byłem w był. środku. Tam było ściśle powiedziane, że poza Szymonem Hołownią może być jedna czy mm -hmm. dwie osoby i w środku była szefowa naszego sztabu, sztabu Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Była nasza rzeczniczka prasowa Katarzyna Karpa-Świderek. Ja tam tym razem nie byłem. Ja byłem trzy lata temu z Szymonem Hołownią w Telewizji Polskiej, kiedy były debaty Prezydenckie, też tak zwane debaty, no ale one się odbyły w 2020 roku. Debaty prezydenckie. Tym razem nie byłem w środku, byłem świadom ustaleń, które były wcześniej poczynione. No ale też mieliśmy do ostatniej chwili jak najgorsze podejrzenia dotyczące no tego, co może zostać wykonane. Ten moment wczoraj. Mniej więcej 24 godziny temu, kiedy dostaliśmy przeciek, że telewizja polska planuje grubszy przekręt z tą debatą, znaczy jeszcze grubszy niż e, zadawanie pytań trwających 5 minut jedno pytanie ale przekręt taki, że albo w ostatniej chwili przeniosą w ogóle całą debatę, jednak na Woronicza z Prywatnego studia, prywatnej firmy producenckiej w Warszawskim Wawrze, albo że zrobią no, niemal dwie debaty. To znaczy, że na Woronicza wpuszczą publiczność, której w ATM, w firmie, w której to ostatecznie się odbyło, miało nie być. I że tam będzie publiczność i będą pokazywać na zmianę jedno studio i drugie, i będą pokazywać reakcje publiczności. Też to Wszystko obstawiamy. braliśmy pod uwagę, braliśmy pod uwagę takie scenariusze, wiedzieliśmy, że tu od początku nie ma żadnej czystej gry. Jesteś, jestem przekonany, mogę mówić swoim imieniu. Jestem przekonany, że Morawiecki dostał wcześniej dokładnie no, pytania. No, on je napisał I, a, moim zdaniem. A, no, oni, oni je napisali. PiS je napisał te pytania, ponieważ te pytania celowo nawiązywały do pytań referendalnych, no, które pisał PiS, więc to jakby to jest jedna maszynka, tak? W tej debacie nie było nic z debaty. Plus Morawiecki znał wcześniej pytania, a pytania były powiązane z tym pseudoreferendum, które odbędzie się jednocześnie z wyborami. Więc jakby to pokazuje, gdzie my dzisiaj jesteśmy. To są standardy z, z Białorusi i z Rosji, Putina. To nie są standardy demokratycznego państwa prawa. I tak naprawdę taka decyzja należy do wyborców 15 października. W którą stronę my idziemy? Czy się zsuwamy w stronę Łukaszenki i Putina? I w stronę izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Także po prostu nagle się okaże, że wszyscy będą chcieli od nas paszportów, jak będziemy przekraczać granice Rzeczpospolitej, wszystkie kraje wkoło i wszystkie kraje Europy Zachodniej, czy też my do tej Europy wrócimy po krótkiej ośmioletniej przerwie. A wie pan, że to studio na Wronicza naprawdę powstawało? Ja rozmawiałam się no. z Krzysztofem Luftem, który pojechał do prezesa telewizji publicznej z żądaniem no, informacji, jak to ma, jak to ma wyglądać. No, dostał obietnicę, że jednak ta debata odbędzie się tam na Wale Miedzeszyńskim. Nie zostanie... I co? obietnica została dotrzymana. dotrzymana. Została, ale y, y, Krzysztof mówił, że no, to studio się tam budowało i, i tam kończyli światła, ustawiali jakieś takie rzeczy, więc kompletnie nie rozumiem o co, co no, chodzi. Wiadomo bo... na czym polega telewizja publiczna, polega na rozrzucaniu no pieniędzy tak, na no prawo tak. i lewo. Oni się nie muszą liczyć z kasą, w odróżnieniu od nadawców prywatnych prywatnych firm mediowych, bo oni dostają gigantyczną subwencję, grubo ponad 2 miliardy rocznie. Ja prawie 3. Więc jak ja czasami rozmawiam też z prywatnymi producentami telewizyjnymi i tak dalej, mówią, że nie mają żadnych szans w konkurencji, bo choćby telewizja polska, ponieważ ma pieniądze od podatnika i nie musi się o nic starać, to zawyża stawki, za które na tak. przykład kupuje się różnego rodzaju produkcje, filmy, seriale. I oni mówią, no po prostu to jest praktycznie monopolista. No gdzie, my, gdzie my mamy z nimi konkurować na wolnym rynku, kiedy oni nie muszą się liczyć z żadną złotówką, którą rozrzucają na prawo i lewo? Dokładnie tak samo jak PiS się nie liczy z pieniądzem publicznym, z finansami publicznymi, rozrzucając pieniądze na prawo i lewo. No, to jest po prostu taki sposób myślenia. Zdzieramy z was podatki. A potem to, mówiąc najdelikatniej, odczepcie się, bo my sobie zrobimy z tymi podatkami, co nam się żywnie. Tak, żywnie my sobie podoba. zrobimy no jest... alternatywne państwo nasze, ale wy macie za to nasze państwo płacić. Tak, dokładnie. To A, jest, to jest A taka, sami to, jest to taka... za góry miska ryżu. No to, no, to jest dokładnie taka koncepcja państwa. No tak, no. niestety tak. Yy, yy, tak się zastanawiam, jak państwo są przygotowani na te następne cztery yy, no, dni. Bo yy, no, z tego, co dzisiaj, dzisiaj dowiedziałam, ma być tak, że w ciszy wyborczej zostaniemy zarzuceni reklamami spółek Skarbu Państwa dotyczącymi referendum. Tam nie ma takich ograniczeń, ale oczywiście to nie będą e, e, reklamy referendum, tylko to będą no. reklamy PiSu regularne. <laughs> Państwo jakoś mają redaktor, szansę no, odpowiedzieć na to? No Jak wiemy, to nie tylko spółki Skarbu Państwa biorą udział w kampanii referendalnej, ale też zapisały się podmioty, tak bym powiedział, kojarzone bardziej ze stroną opozycyjną. My nie jesteśmy i nie będziemy aktywni w kampanii refer referendalnej. Mówię my jako trzecia droga, a, a bardzo konkretnie Polska 2053 Szymona Hołowni, dlatego że w ogóle my to referendum od początku uważamy za... Za coś bezsensownego, w tym sensie, że ani pytania nie mają żadnego sensu, które są zadawane Polakom, ani sam pomysł, żeby organizować referendum w dniu wyborów, to przecież z definicji to wybory są referendum. Referenda ważny instrument w demokracji i my w naszym programie mamy że tak powiem, promocję referendów, w tym sensie, że uważamy, że powinno się Polaków regularnie pytać w sprawach, które są ważne społecznie, które są kontrowersyjne, mamy podzielone społeczeństwo, a trzeba jakąś decyzję podjąć. To tak, to trzeba iść do ludzi i ich zapytać. Tylko PiS przez 8 lat o nic nie zapytał Polaków, a teraz on no lepiej. Się, no bo wszystko wie lepiej. A teraz robią niby referendum w dniu wyborów, i tak jak pani redaktor zauważyła, głównym powodem, żeby robić to referendum jest obchodzenie, łamanie przepisów wyborczych. Obchodzenie, no bo oni nie łamią, bo robią kampanię referendalną. A jednocześnie do kampanii referendalnej, w odróżnieniu od wyborów, nie stosują się ani ograniczenia tak. finansowe, które my mamy, tak jak wszyscy powinni mieć. PIS ich nie ma, nie czuje. Wiemy, że oni bezczelnie łamią ograniczenia finansowe w kampanii wyborczej, a do tego mają referendum, gdzie nie ma ani limitów finansowych. Ani nie ma właśnie takich ograniczeń jak, jak cisza wyborcza, która nas będzie obowiązywać. Więc na pewno będziemy odpowiadać na te zaczepki, a generalnie uważamy, no wszyscy widzą, do jakiej patologii doszliśmy w Polsce, do, w której spółki skarbu państwa, czyli jakby nie patrzeć w firmy, w których my jesteśmy współwłaścicielami, Zachowują się, postępują jak, jak prywatny folwark pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego czy pana Ziobry. To jest patologia. To jest państwo mafijne i to się musi skończyć zaraz po wyborach, bo to są przedsiębiorstwa, które dzisiaj narzucają nam swoje stawki, które robią rzeczy tak horrendalne jak, jak Orlen teraz. Cała Polska mówi o cenach paliw. Tak? Doszło do takiej sytuacji, że my zamiast się cieszyć, że mamy niskie ceny na stacjach, kiedy podjeżdżamy zatankować, to, to, to pukamy się, się w czoło, to się paliwo? martwimy, jak bardzo te ceny rąbną w górę, pójdą w górę, jak się skończy ta pisowska zabawa, bo istnieje grawitacja na rynku i te ceny grawitacyjnie muszą pójść w górę, ponieważ wszędzie w koło Polski, w każdym kraju demokratycznym, gdzie jest gospodarka rynkowa, te ceny w tej chwili są zdecydowanie wyższe paliwa. Oni je zaniżają w tej chwili w sposób sztuczny, no i doprowadzili do takiej sytuacji, że się masowo psują dystrybutory z paliwem. Jak się drogo, powierza, kto to produkował? Powinni reklamować. No powinno się zareklamować, tylko, że to jest jedna wielka awaria pod tytułem PKN Orlen i Daniel Obajtek i trzeba będzie ten, to jedna z tych wielu awarii, do których PiS doprowadził, trzeba będzie tę awarię naprawić skutecznie i nieodwracalnie. To jest dosyć, wie pan, nawet zabawne, bo Daniel Obajtek sam mówił w którymś z wywiadów, że no nie można doprowadzać do takiej sytuacji, jaka jest na w Lęgrzech, że też były zawiżone ceny paliwa tuż po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a no, wykonał to samo, jak rozumiem, na żądanie premiera, prezesa, no, nikt nie wie, na, na czyje, ale na czyje żądanie wykonał. No to jest taki szerszy problem, na który ja też często zwracam uwagę, że Jarosław Kaczyński dostał od Wiktora Orbana ściągawkę a. pod tytułem Jak urządzić państwo? Żebyś ty, drogi Jarku, był zadowolony, tak jak ja, Wiktor, jestem zadowolony. Referendum też stamtąd wziął. Referendum Dziuby też tam. Więc tam są kolejne punkty, które są odhaczane. I do tej pory w Polsce nie wszystkie punkty zostały odchoczane z listy Orbana, głównie ze względu na opór społeczny, na istnienie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich, organizacji protestu, na przykład po, po nieszczęsnym wyroku trybunału przyłębskiego w sprawie aborcji, My mamy to Czego Węgrzy niestety nie mają. Nie tylko dlatego, że jesteśmy większym społeczeństwem, ale po prostu jesteśmy dużo, dużo bardziej aktywni społecznie, zaangażowani i dużo bardziej mamy w sobie gennie zgody na, na autorytarne zapędy. Właśnie takich kolesi jak, jak Orban czy jak Kaczyński. W związku z tym. No, trzeba się liczyć z tym, że gdyby oni mieli rządzić dalej w Polsce, to te kolejne punkty będą, będą odhaczane, a to są ważne punkty dla Kaczyńskiego, no który nie rozumie, dlaczego w Polsce miałyby funkcjonować media, które pozostają w jakiejś niezależności ekonomicznej, zarządczej, każdej od personalnej, od partii władzy. I on takie media oczywiście wykosi, ten czy inny sposób, jeżeli miałby w Polsce rządzić dalej. Nie będzie Onetu, nie będzie TVN-u, nie będzie tytułów prasowych, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej itd., takich jakie znamy, bo to jest Kaczyńskiemu do niczego niepotrzebne. On nie rozumie czym jest krytyka medialna, czy ocena... Niezależna ocena dziennikarska. On chce mieć wszystkie media po swojej stronie i wtedy będzie szczęśliwy. Nie trzeba mu będzie drukować specjalnej gazety, tylko każda gazeta, którą mu się dostarczy, będzie pisała tak. Jarosław jest wielki, Jarosław jest genialny, Jarosław jest jedyną wyrocznią i on wtedy uzna, że tak. To teraz państwo działa tak jak powinno. Chory ja sen, chory sen, wariata, no ale ten sen na Węgrzech już się zrealizował, tam już praktycznie nie ma, no nie poza no jakieś, niszowymi, ta, nisz, portalami. niszowymi portalami, czy jedną stacją telewizyjną też niszową, już wolnych mediów nie ma. U nas są i oby funkcjonowały zawsze, no ale Kaczyński ma inny plan na media. No i na media, i na sądownictwo, i tak naprawdę na wszystko to, co jest. organizacje jeszcze... pozarządowe. Z... No, więc właśnie. Wszystko <laughs> no... to, co zostało jakoś niezależne od Kaczyńskiego, ma być po prostu scentralizowane i koniec. No taki jest pomysł. Centralizacja państwa to jest podstawowe hasło i podstawowe zadanie. Znaczy, po pierwsze, o wszystkim decyduje partia, czyli o wszystkim decyduje Nowogrodzka. Po drugie, wszelkie władze skupia. I te władze, które są w Polsce, na przykład samorządy, szczególnie ważne, i to taki cierni wokół Kaczyńskiego, tak, że istnieją liby. samorządy terytorialne. I, i, są, mi tam i, I oni decydują o jakichś pieniądzach i są marszałkowie w województwach, którzy są wybierani demokratycznie, i oni też decydują o pieniądzach. To jest w ogóle to straszne. Jest. Nie, To jest nieakceptowalne, ponieważ to jest jakaś niezależność Operacja. chora. Operacja. Tak, to jest właściwie anarchia. O. Jeżeli partia nie decyduje o wszystkim w Polsce, to on uważa, że to jest anarchia. No, jest takim czołowym anarchistą. Jemu po prostu demokracja generalnie przeszkadza. przeszkadza ona jest do niczego, jest przereklamowana na razie nie słyszałem, żeby w pisie były plany koron koronowania, tak? No Koronacji jeszcze pan nie słyszał, ale... ale jeżeli ktoś z tym wystąpi, to coś mi mówi, że Jarosław Kaczyński nie byłby przeciwny takim pomysłom. No, myślę, że mogą mieć problem, bo dynastie zazwyczaj są dziedziczne, a tutaj nie ma dziedzica. No, ale to jakby... Zawsze może jak Juliusz Cezar adoptować jakiegoś Brutusa. Są różne, jestem przekonany, oni niestety są kreatywni, więc mogą, mogą mieć i takie pomysły. No, niestety, tak. Ja nie wiem, ja, czy pan wie, bo ja pracowałam w Polsacie przez wiele lat mm -hmm. i ta końcówka Polsatu to były między innymi podchody PiSu pod, pod prezesa Solorza. No i, yy, Mieliśmy różne badania, i z tych badań wynikało, że najbardziej neutralną stacją telewizyjną jest, jest Polsat News. Ale PiS mówił wtedy, że jak ktoś jest neutralny, to znaczy, że jest przeciwko PiSowi. I to jest Dla PiSu nie ma czegoś takiego jak neutralność. Nie tak, istnieje. Świat jest, jest czarno-biały. Albo jesteś w PiSie z PiSem, albo należy cię unieszkodliwić, zlikwidować, ograniczyć Twoje możliwości do zera. No, takie to jest postrzeganie. Państwa, jego funkcjonowania i społeczeństwa, jego funkcjonowania w wydaniu Jarosława Kaczyńskiego, a jego głos, jego wola, jego decyzje są na razie ciągle jeszcze niepodważane w PiSie, co zresztą widać było dzisiaj po występie Mateusza Morawieckiego w debacie, który próbował zastąpić swojego szefa, bo szef. Przysusze, wygłaszał. wygłaszał tak, w tym czasie. Samym taka była ogólna, mam wrażenie, brak odwagi prezesa Kaczyńskiego, żeby stanąć do tej debaty. Stchórzył, nie pierwszy raz zresztą, stchórzył, wystawił Morawieckiego, a Morawiecki się zachowywał dzisiaj tak, że koniecznie chciał. E, Być doprowad... dobrym uczniem. Jest dobrym uczniem, i tak naprawdę dla Morawieckiego dzisiaj liczył się tylko jeden widz tak. przed telewizorem. I czy on mu przyklaśnie, zaklaszcze w łapki, powie super, 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 Mateusz, bardzo dobrze, że każdą odpowiedź zaczynałeś od słów Donald Tusk. Tak? Bo, bo dzisiaj tak w taki, tak. W taki śmiesznie, nieśmieszny sposób Morawiecki dzisiaj postępował, czyli dokładnie wykonywał polecenia. Było to bezmyślne, było to. Ja miałem swego czasu okazję poznać Mateusza Morawieckiego i wiem, że to jest niegłupi facet generalnie, który po prostu. To w tej robi wszystko, chwili, żeby tego nie było widać naprawdę. On się stara to ukryć jak no. można. Robi z siebie w tej chwili głupka i, i się i się ośmiesza przy występach publicznych, ponieważ walczy o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Walczy o to, żeby liczyć się w tej finałowej bitwie. O sukcesję po Kaczyńskim, w związku z tym no, stara się ustawić na pole position i właśnie takimi występami chce zarobić kilka dodatkowych punkcików. No, śmiesznie to wyglądało, bo, bo widać było różnicę klas między Morawieckim a pozostałymi Cało uczestnikami właśnie. tej debaty, którzy po prostu czy się z nimi zgadzam, czy się z nimi nie zgadzam, ale byli autentyczni. A on był dzisiaj cynicznym pinokiem, który ze względu na interesy, jakie ma, w tym szczególnie interesy osobiste, mówił rzeczy, w które sam nie wierzy. No ale to już jego, jego przypadłość. On się zapisał do takiego mandatu i taką pełni rolę jako premier Rzeczpospolitej. Wstyd mi, że premierem Rzeczpospolitej jest, kto, jest ktoś, kto codziennie rano wstaje myśląc, jak się przypodobać swojemu pryncypałowi. To jest punkt numer jeden na liście zadań do wykonania premiera, prezesa Rady Ministrów. Ja mam, nadzieję, mam wrażenie, że rządzi nami taki cyborg rządzący typu Mateusz. Jeden z twitterowiczów Kriska policzył, ile razy nazwisko Tuska wpadło w powiedziach Morawieckiego, 17 co najmniej. W ciągu tych 7 ty... minut wystąpienia 17 razy padło nazwisko Tuska. Nieźle, nie? Trudno mi to już naprawdę. Ja już wszystko powiedziałem na ten temat. No. Jasne, no dobrze. Um, Chciałbym nie... mieć poważnego premiera w Polsce. No. A prezydenta A mam... nie chciałby pan mieć poważnego? A to jest oddzielne pytanie, dlatego że dzisiaj prezydenta nie widziałem w tej debacie. I... No tak, nie było go, ale tak generalnie jak ostatnio występuje, to, to raczej no, dość zabawnie. Pan prezydent y, powiedział kiedyś, że się uczy przez całe życie. I, Ale to się i nie my, nauczył. Nikt mu tego nie zapomni. Tak? Że on się tak uczy, 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 a efektów za bardzo nie widać. Obawiam się, że skończy kadencję w 25 roku, co już tak to nie jest wcale taki długi czas, bo to jest półtora roku mniej więcej, i nadal nauczony nie będzie. To znaczy, że jest to odporny na wiedzę bardzo mocno, nie jest niestety odporny na naciski swojego obozu politycznego. My pamiętamy panu prezydentowi kilka decyzji, które były trafne, które były słuszne, jak zawetowanie leks TV, jak zawetowanie tego nieszczęsnego Lex Czarnek i to nawet dwa razy, prawda? Tak, ale to, mam wrażenie, ale to, że to takie to były wyjątki, wyjątki od reguły. No właśnie. To jest na, na, osoba, która najbardziej nie, nie mówi w polskiej polityce. Ale która... zawetowała dwa razy. No, czarnka. Skoro pani redaktor tak mówi, to znaczy, że zawetowała jako nauczycielka zawodu, wiedząca doskonale, że gdyby wprowadzić te pomysły czarnkowe w życie, to byłoby załamanie polskiej szkoły i to byłoby ograniczenie do minimum szans polskich uczniów. Wychodzących w życie, ścierających się z konkurencją i na krajowym, międzynarodowym rynku pracy. No, po prostu czarnek co innego ma w głowie i absolutnie nie jest pomysłem pana czarnka, żeby polscy uczniowie w przyszłości mieli lepsze szanse, żeby byli lepiej przygotowani do wyzwań, tylko no pomysłem jest budowa innego obywatela i budowa wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Więc bardzo dobrze, jeżeli pani tak mówi, że pani prezydentowa miała tutaj wpływ, chociaż nic nie mówi od tych już długich lat, kiedy mieszka w pałacu, to jednak czasami jej wpływ jest wydaje się być zauważalny. No ale moment, chwila, ale to prezydent jest prezydentem, a nie pani prezydentowa. Chciałbym mieć w Polsce takiego prezydenta, który podejmuje decyzje, który jest odważny, który jest konsekwentny. I który bierze pod uwagę argumenty inne niż tylko siła partii, która go wywindowała do, do tego urzędu, czy dała mu szansę startowania dwa razy w wyborach, skutecznego startowania. Więc ja wielkich nadziei nie mam, ale z drugiej strony, bo czasami dostajemy też takie pytania, a co to będzie jako no pozycja właśnie. przejmie władzę, a pan prezydent właśnie. duda jest tam. Macie gdzie jakąś jest? metodę na dudę? Znaczy. Po pierwsze, ja ciągle nie tracę nadziei, że do Pana Prezydenta będą trafiać argumenty. Może będziemy łatwiej przyjmować te argumenty, kiedy nie będzie miał z drugiej strony kogoś stojącego z batem na Nowogrodzkiej, go straszącego, co, czego to mu nie zrobią. Ale po drugie, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, Pan Prezydent ma przed sobą półtora roku mniej więcej. Potem nie będzie przecież osobą starszą, jeszcze kiedy zakończy swoje urzędowanie. Na pewno ma swoje ambicje, swoje plany, ma prawo planować swoją karierę. Bycie byłym prezydentem Polski no, samo z siebie nie daje gwarancji tego, że się będzie osiągało sukces po zakończeniu prezydentury. Wiemy, różne są doświadczenia byłych. Prezydentów Rzeczpospolitej. Jeżeli pan prezydent marzy, a tak słyszymy z różnych miejsc, marzy i liczy na to, że będzie mógł kontynuować karierę poza polską, choćby w instytucjach, Międzynarodowych, no to system na świecie jest tak skonstruowany, że trzeba mieć poparcie rządu we własnym kraju, żeby móc liczyć na różnego rodzaju stanowiska, na uznanie międzynarodowe. Więc wydaje się, że pan prezydent może być bardziej skłonny do współpracy z przyszłym rządem demokratycznym, niż jest dzisiaj skłonny do słuchania argumentów opozycji demokratycznej w Polsce. No ale to dowiemy się jakby na podstawie doświadczenia. Ja nie tracę nadziei, że pan prezydent będzie w ten sposób reagował na a nasze jak, działania. A i argumenty. jak zaproponuje taki układ, no owszem współpracuję z wami, ale w zamian za ułaskawienie, o tak to ujmy. Mhm. No, pan prezydent musi zasłużyć na zaufanie nie tylko opozycji, ale generalnie Polaków. Ja przypomnę taką rzecz, która jest. Była całkiem niedawno, ale mało kto to zauważył, że nagle pan prezydent wyszedł z projektem ustawy, która ma regulować tak. polską prezydencję unijną w roku, uwaga, 25. To, to jest jedną prezydencja, i... ale w ogóle, współpracę, w ogóle współpracę w polityce zagranicznej między rządem a prezydentem. Więc to jest po pierwsze Komiczną długa perspektywa, dosyć. kiedy wiadomo, że i PiS, i pan prezydent kierują się na najdalej perspektywą najbliższych kilku miesięcy, a najczęściej kilku tygodni, to nagle pan Andrzej Duda wychodzi z pomysłami na rok 25, co jakby jest oczywiste z jednej strony, że oni poważnie się liczą z porażką w tym roku w wyborach i on próbował w ten sposób zabetonować pewne swoje tak, chciał możliwości pewne, funkcjonowania, tak. i przejąć pewne rzeczy, wpływanie na Unię, wpływanie w... na Unię Europejską. Europejską, kiedy jest niepisana zasada, że akurat w sprawach unijnych to rząd w Polsce. No w podejmuje... ogóle w sprawach zagranicznych, w konstytucji jest na pewno. Zajmuje się tym rząd jak przy wiemy, udziale prezydenta. <coughs> Dzisiaj jest tak, że pan prezydent Duda jest aktywny, gdy idzie o, o NATO, bierze udział w szczytach natowskich, jest aktywny, gdy idzie o ONZ i Organizację Narodów Zjednoczonych, i tam jest częstym gościem, bierze udział w sesjach. Zgromadzenia ogólnego ONZ co roku we wrześniu w Nowym Jorku, jest rodzaj niepisanej zasady, przy tej konstytucji polskiej, która jest taka trochę, trochę, mamy ustrój trochę prezydencki, trochę kanclerski, jak to się mówi. Więc my jesteśmy w takim rozkroku i to jest pewne wyzwanie na przyszłość, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego i o taką poważną rozmowę o ewentualnych zmianach w naszej konstytucji, w jaką stronę my pójdziemy. Bo na razie są właśnie tego typu pomysły na fastrygi, fastrygowanie tego systemu, jak ta ustawa pokazująca, że pan prezydent chce się rozpychać, jeżeli chodzi o ten fotel, który, który zajmuje. No ale podstaw, żeby uznać, że akurat ten prezydent, akurat w tej sytuacji nagle ma mieć większe uprawnienia w relacjach z instytucjami Unii Europejskiej, nie ma żadnych. No to jest komiczne dosyć, że on chce akurat... Y, 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 w. w, w, w w tych instytucjach unijnych brylować, kiedy no, rządem może kierować Tusk, na przykład, który był prezydentem Unii Europejskiej. To był jakiś kuriozum. Kompletny. Nie, no, ma, mamy nadzieję, że pan prezydent jednak po zmianie władzy w Polsce trochę odpuści z tego rodzaju pomysłów, bo oboje pamiętamy kłótnie o krzesło. Czasy już zamierzchły, a przecież to nie było tak dawno temu, co, co się zakończyło w sposób tragiczny. Tragi, tragiczny i to dosłownie tragiczny w Polsce. Nie. Chcę Panu jeszcze przeczytać coś z cyklu tego, jak prowadzona jest kampania wyborcza. Kampania wyborcza no, w spółkach Skarbu Państwa Komisja Międzyzakładowa Solidarności napisała do pracowników kghm u apel. Apel, który między innymi yy, brzmi tak. Dobrze, wsłuchajmy się, co mówi opozycja podczas kampanii wyborczej o powrocie do, do prywatyzacji. Jak mówią molochów spółek Skarbu Państwa. O dłuższej pracy, o powrocie do niedziel handlowych. Poprzez udział w wyborach oraz referendum zadbajmy o interes nasz oraz, oraz polskich pracowników i obywateli. Nie możemy dopuścić, aby stali się ponownie tanią siłą roboczą dla niemieckiego kapitału i europejskiego dyktatu. Zaznaczę tylko, że ci wielcy patrioci piszący polskich pracowników wielką literą nie potrafią postawić przecinków. I w tych kilku zdaniach, które panu przeczytałam, dwóch konkretnie, nie ma ani jednego przecinka.

Więc to trzeba trochę się domyślić, o co chodziło. No, Polska język, trudna język. Bardzo trudna język dla związkowców szczególnie. No i tutaj oni apelują, żeby ufając mądrość członków NSZZ Solidarność i całego społeczeństwa apelujemy, aby podejmując decyzje przy urnach wyborczych, kierować się moralnością i zasadami etycznymi i wybrać polityków odpowiedzialnych, rzetelnych, którzy dotrzymują obietnic wyborczych i będą działać na rzecz dobra wspólnego. Takich kandydatów Znajdziemy na listach wyborczych Pis i Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem, czy w ogóle to ostatnie zdanie było potrzebne, bo cała, cała treść mówiła o tym bardzo jasno. Ja, ja powiem tak, słuchałem tego z powagą, ale z drugiej strony ze smutkiem, bo jestem z tego pokolenia, które pamięta pierwszą solidarność. Pamiętam rok 80., powstawanie Solidarności, długopis Wałęsy, radość z rejestracji niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność, i to jest ta legenda, z którą my żyjemy. Legenda, którą świat kojarzy z Polską ta. i z Wałęsą. Tak? że istniała, niektórzy solidarność. mówią, sol Solidarność, że to było w Polsce coś fenomenalnego, że tu powstały pierwsze. I, I dzisiaj słucham tego listu. I myślę sobie, że PiS był w stanie nawet solidarność, tę wielką polską solidarność sprowadzić do karykatury i sprowadzić do przybudówki. To powinna być organizacja, która dba o swoich członków, dba o pracowników, o siłę ruchu związkowego w Polsce, a stała się jakąś malutką przybudówką jednej partii politycznej PiSu, no i... Gdzie jesteście? Gdzie dzisiaj jest Polska Solidarność w sytuacji, w której oni piszą płomienne listy wzywające do głosowania na partię polityczną, która ich wspiera, która ich chołbi. Kto no, im pieniądze? No ale to niestety, ale już nie powin... Solidarność nie powinna się nazywać związkiem zawodowym, tylko powinna się nazywać no, tak naprawdę partią polityczną, taką jak jest partia Ziobry, jak jest partia Bielana, czy po prostu przybudówka... PiSu. Rola może dla PiSu ważna, ale dla Solidarności kompromitująca. Porozmawiamy trochę o przyszłości przy założeniu, że opozycja wygra te wybory. Czy państwo w ogóle prowadzą jakieś rozmowy o tych wspólnych tematach, które chcielibyście zrealizować, gdy już będziecie twoli, tworzyli rząd, żeby no, potem się nie kłócić? Tak? Mówiąc krótko, bo wy macie takie punkty w, wspólne w, w swoich tak. programach. No, typu, pierwszy z brzegu aborcja. Tak? Tylko tak, Platforma mówi: aborcja do 12 tygodnia po konsultacji. Tam z psychologiem czy z kimś. mówicie referendum, przynajmniej tak mówi PSL, ale Lewica mówi do 12 tygodnia i już, bez żadnych tak. konsultacji. No i jak z tego zbudować jednolitą, jednolitą zasadę? No Pani redaktor dała akurat jeden konkretny przykład. jeden przykład, tak. Yy, oczywiście, ty, ta sfera czy te pola współpracy, one muszą być bardzo liczne, bardzo zróżnicowane. My pokazaliśmy, myślę, że już parę razy pokazaliśmy, że opozycja, że te trzy sojusze opozycyjne potrafią ze sobą współpracować, kiedy na przykład zawarliśmy Pakt Senacki. Co też Bługo takie to trochę potrwało, muszę powiedzieć, ale no musieliśmy, chcieliśmy, byliśmy zdeterminowani, żeby się porozumieć, żeby wynegocjować ten pakt, no tak, żeby wszystkie trzy... Strony, w tym przypadku cztery partie, Nowa Lewica, Koalicja Obywatelska, my i PSL, żeby, żeby każdy był obecny w tym pakcie senackim, żebyśmy bardzo jasno powiedzieli: Pakt senacki, czyli jeden kandydat popierany przez cztery partie w każdym okręgu, to musiało trochę czasu zająć, zwłaszcza, że no, no, Rozmowy o Senacie nie były oderwane od rozmów o Sejmie, w tym sensie, że jeżeli ktoś kandyduje do Senatu, a były przesunięcia w ostatniej chwili kandydatów między Sejmem a Senatem w obie strony. No, wracam do tej historii głównie, żeby powiedzieć, że to był przykład dobrej współpracy. Mieliśmy kilka wspólnych inicjatyw, w których pokazaliśmy, że potrafimy współpracować. W tej chwili, przed wyborami, nie toczą się bezpośrednio rozmowy o. Nie, o tworzeniu nowego rządu, bo to dla nas byłoby to dzielenie skóry na niedźwiedziu. Ale ja nie jeszcze mówię w tworzeniu rządu w tym Ale sensie. Ale wie pani, wie pani, bo mówię o tym, bo czasami mhm. dostajemy. A czy wy nie powinniście pokazać już gabinetu przyszłego, powiedzieć, jakie zajmiecie stanowiska, kto od Hołowni będzie ministrem czego? No My mówimy, no zaraz, moment. To znaczy, w tej chwili jesteśmy w gorączce ostatnich dni kampanii wyborczej. Wszyscy walczą o jak najlepszy wynik. My Trzecia droga, walczymy o kilkunastoprocentowy wynik. Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza debata, pseudodebata w TVP pomoże nam w osiągnięciu tego. Tego rezultatu i na tym się koncentrujemy. Poczekajmy na tę noc wyborczą, na niedzielę wieczorem, na poniedziałek rano i zliczenie pierwszych głosów, i zobaczymy, jaka jest sytuacja. Przecież my jesteśmy w sojuszu z PSL-em, czyli po pierwsze, my musimy zobaczyć, jak się też ułożą siły po wyborach między nami a PSL-em. W samym sojuszu trzecia droga ile mandatów będzie z jednej partii, ile mandatów będzie z drugiej, versus ile mandatów generalnie będzie miała opozycja demokratyczna, więc Trochę na tym etapie kampanii nie wydaje nam się, że byłoby właściwe i siadanie do takiej rozmowy i publikowanie informacji, że oto opozycja już dzieli skórę, już dzieli stanowiska, już się mówi, kto, kto miałby być jakim ministrem w tym rządzie, a to jeszcze trzeba po pierwsze wygrać wybory. I to jest dla nas podstawowe. Wie pan założenie. co? Ale tak, z jednej strony, okej, okay, jestem w stanie zrozumieć tę, tę taktykę, ale tak, po pierwsze, instytucja rządu cieni i gabinetu cieni jest znana na świecie, więc nie byłoby problem. Tylko byłby W Polsce to się nie sprawdza. No to w Polsce się nie sprawdza. Tylko i też myślę sobie, że tu nie chodzi o stanowiska, tak? tylko chodzi o pewien wspólny program. No, wyście sobie z PSL em jakoś to poukładali, tak. więc chodziłoby o to, żeby te cztery partie, które no, składają się na opozycję i które liczą na to, że przejmą władzę, gdzieś miały te wspólne pola um, um, do tego, żeby powiedzieć, dobra, to będzie program przyszłego rządu. Nie mówię o stanowiskach. No, że tu będziemy chcieli... Ta aborcja była przykładem. Tak, tak, macie... Każdy ma inne stanowisko, trzeba z tego wypracować jakieś jedno. No i, i, i tego mi trochę brakuje, bo wie pan, bo jeżeli politycy nie mają takiego planu w głowie na wypadek, gdyby coś się mhm. wydarzyło, to, to trochę słabo, bo ta nam wróży, że ten rząd się będzie tworzył i tworzył. Nie, nie, to jest pierwsze założenie i tu mam wrażenie, że tu jesteśmy zgodni. I Donald Tusk, i Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz. Yy, jesteśmy zgodni co do tego, że yy, tego czasu nie będzie, to znaczy, mhm. że czasu jest bardzo mało. My nie jesteśmy rzeczywiście w sytuacji, na przykład Niemiec, gdzie partie wygrywają, jest no układanka tak, wyborcza, wygrywają, a potem siadają 2 trzy miesiące, ze sobą rozma rozmawiają, negocjują. A rządzący negocjują. rząd, znaczy ten, który miał, ma odejść, rządzi. No tak, to u nas jest sytuacja zupełnie inna. U nas jest sytuacja bardzo, bardzo zero-jedynkowa, taka trochę jak była w 1989 roku, kiedy odchodzili komuniści. I, I to symbolicznie można wspomnieć o tych mediach. Tak? Dzisiaj mieliśmy tak. pana Rachonia. Tak? No, takich twarzy jak pan Rachon nie może być w mediach, kiedy zmieni się sytuacja w Polsce polityczna, kiedy zmieni się władza. I nie chodzi o to, że na miejsce ich niego Rachonia przyjdzie nasz Rachoń, tak? używając tego, tego nazwiska, tej nieszczęsnej postaci. Bo to tak być nie może, że wahadło się z jednej strony, pójdzie no, w drugą ale to stronę. ale Włoszk mówi, że w 24 godziny zmieni telewizję publiczną. Yy, Macie, trochę. Wiecie jak? Bo ja mam pewien znaczy, pomysł. Znaczy, my mamy pewne pomysły. my Proszę się nie dziwić, że my nie mówimy o wszystkim. No publicznie, ja rozumiem. Nie ma co Bo, bo mamy do, czyn mamy do czynienia powiem, z konkurentem, z rywalem w postaci pisu, który jest w stanie sięgnąć po każdą metodę Oczywiście. i prawną, i przede wszystkim bezprawną, pozaprawną żeby bronić swoich stałków, ale są konkretne pomysły, jak działać. Natomiast myślę, że taka rozmowa poważna będzie dosłownie godziny po wyniku wyborczym, odbędzie się między liderami. Każdy z nich ma, Rzecz jasna w tym Szymon Hołownia ma swoją koncepcję, ma pewne przemyślenia. My mamy te przemyślenia i te uzgodnienia wspólne z PSL-em, bo tutaj Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz naprawdę spędzili długie godziny i dni rozmawiając o tym, co powinno się odbyć po stworzeniu nowego rządu i jakie będą priorytety, bo... bo ja rozumiem i słyszę, kiedy, i słyszałem tak w ostatnich tygodniach od Donalda Tuska, że my prze, przecież wszyscy wiemy, co trzeba zrobić. My wiemy wszyscy, co trzeba no odsunąć zrobić. Odsunąć pis od władzy no odsunąć pis od władzy, ale to nie jest wystarczające. No to, nie jest, to jest pierwsza część zdania. Potem jest przecinek, czyli ten znak, akurat, którego Solidarność, pani tak, nie nie zna, nie zna i nie umie używać. A u nas po przecinku jest odsunąć pis od władzy, żeby A, B, C i D. I właśnie wrócę do tego, ustalić priorytety, od czego to trzeba może zacząć. Jakie think tanki macie chociaż, które się tym zajmują? My mamy. Ale my czy ma... się zajmują razem z w, opozycji, ze wszystkimi, czy my, było, my mamy i u Było i już. sporo szans na wymianę informacji i myśli, debaty wyborcze, mm -hmm. które się odbywały. Nie te takie ustawki, no tak, tak. ustawki jak dzisiejsze, ale prawdziwe debaty, których było całkiem sporo. Ja jeszcze w tym tygodniu biorę udział chyba w dwóch takich debatach. To też jest ten moment wymiany myśli. Spotykamy się. My się spotykamy z liderami, z politykami Koalicji Obywatelskiej Nowej Lewicy i widać, gdzie mamy punkty styku, i najczęściej wychodzimy z tych debat, mówiąc sobie: Fajnie, będzie się łatwo porozumieć, bo mamy naprawdę bardzo wiele punktów wspólnych. Nie trzeba siadać i próbować pisać w ostatniej chwili na kolanie jakiegoś paktu sejmowego. Sztuką będzie tak naprawdę uzgodnienie sztuką, no, czymś do osiągnięcia, ale to będzie realne wyzwanie. Zdecydowanie, co robimy najpierw, czyli jakie rzeczy są first things first, jak to się mówi po angielsku, od czego trzeba absolutnie zacząć, żeby dać ludziom poczucie, że to nie jest już Polska pisowska, że to już nie jest państwo anarchii, bezprawia i niesprawiedliwości, jakim stało się przez ostatnie 8 lat, tylko że my naprawdę wiemy, od czego zacząć. My w każdym razie wiemy, od czego, od czego trzeba będzie zacząć, i sporo takich ruchów jest do wykonania dosyć szybko, ale też nie oszukiwaliśmy, nie stwarzaliśmy takiego wrażenia, że to się wszystko uda w 5 minut i odbudować, i odgruzować, bo jak wiemy PiS zastawił wiele pułapek legislacyjnych i personalnych, mówiąc w skrócie, i trzeba będzie nad niektórymi sprawami trochę dłużej popracować, więc my nie opowiadamy bajek pod tytułem, że my, nie wiem, na przykład pana Glapińskiego wyprowadzimy 24 godziny z gabinetu. Eee, tak, szkoda dla Polski. Szkoda. Tylko, szkoda. że ciągle jeszcze on ma. On jest legalnie wybrany na kadencję, którą dopiero co zaczął drugą kadencję. I chwilę to dłuższą zajmie. Eee, żeby Ale pan co, dla przepraszam, Pińskim... dokończy kadencję? Zostawmy sobie, <laughs> zostawmy sobie tego typu rozwiązania <laughs> dla tego, co mam w kieszeni, mm -hmm. dla polskiego złotego. Eee, to byłoby nieszczęście, gdyby pan Glapiński dalej był Właśnie. i dalej kontynuował te występy publiczne, a przede wszystkim te decyzje, które są podejmowane za jego sprawą w dużym stopniu przez Radę Polityki Pieniężnej, bo to są po prostu decyzje nieodpowiedzialne. Ja chcę mieć takiego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Mówię: Ja chcę. My wszyscy chcemy mieć takiego, który będzie odpowiedzialny, który się który nie, będzie zajmował, to, co ma w nie będzie się ustawie, zajmował pu publicznymi wygłupami, tylko będzie zdecydowanie mniej mówił, bo szefom banków centralnych nie płaci się za gadanie, tylko za odpowiedzialne podejmowanie decyzji, takie, żebyśmy mieli poczucie, że waluta jest stabilna, że pieniądz jest stabilny nasz złoty, że stopy procentowe są pod kontrolą, że inflacja się nie, właśnie nie, nie wydziera spod tej kontroli, to co nastąpiło pod rządami pis -u. Oni próbowali z tego zrobić putinflację, a to jest wiedzą, a uczy. to PiS-inflacja i to jest ich osobista odpowiedzialność, a w tym przypadku bezpośrednio schodzi na barki Pana Glapińskiego i tak on zostanie zapamiętany. To jest jego miejsce w historii. Nieodpowiedzialne decyzje, monetarne, a z drugiej strony no takie występy publiczne, gdzie on strasznie chciałby być zabawny i śmieszny. A cała Polska ogląda z zażenowaniem występy pana Glapińskiego. No, ja myślę, że to się może skończyć jeszcze bardziej dramatyczną sytuacją, bo jednak chyba trzeba wyjaśnić to, dlaczego pan Glapiński wymienił się z rosyjskim biznesmenem na nieruchomości i Rosjanin wziął niewielkie mieszkanie, a Glapiński wziął pałacyk. Jest sporo takich sytuacji, które są do wyjaśnienia, bo, bo po prostu to są te miejsca, te punkty, kiedy pytamy o bezpieczeństwo Polski. I o niebezpieczne związki, niebezpieczne relacje polityków rządzących w tej chwili Polską z tamtejszym kapitałem i z tamtejszymi wpływami. I to wszystko wymaga wyjaśnienia. Być może będzie potrzebna rzeczywiście ta komisja rosyjska, którą PIS na, na gwałt usiłował bezskutecznie tworzyć tuż przed wyborami, bo trzeba będzie dokładnie wyjaśnić związki partii pod tytułem PIS i jej polityków z, yy, nazwijmy to, wpływami rosyjskimi, wpływami wschodnimi. No dobra, porozmawiajmy chwilę o trzeciej drodze. Skoro co do przyszłości z pana nie wyciągnę. Czy państwo w jakiś sposób weryfikowali swoich kandydatów? Wiecie, że to są ludzie. Może im pan zagwarantować, że nie wiem, dwa tygodnie po wyborach nie znajdzie się taka grupa, która przyjdzie i powie: "No dobra, ale Jarek nam płaci lepiej, to my idziemy do Jarka". Znaczy, po pierwsze, ja muszę to przypomnieć, chociaż na pewno nasi widzowie to wiedzą, my jesteśmy sojuszem dwóch partii politycznych. Tak. Tak? To znaczy, ja reprezentuję Polskę 2050 Szymona Hołowni. Z drugiej strony mamy Polskie Stronnictwo Ludowe, partię o niezwykle długim stażu i, i o, też o wielokrotnie biorącej udział w władzy w Polsce po 1989 roku. My się porozumieliśmy. Tak, nawet się to zastanawiam, to chyba nie było takiego rządu, w którym PSL-u by nie było, oprócz tych rządów pisowskich. Oprócz tych rządów pisowskich. To też jest charakterystyczne. Od początku tych rządów pisowskich pojawiały się takie spekulacje, że może, może oni wejdą w jakiś alians, że może jakaś część PSL-owców, nic takiego proszę zwrócić uwagę nie nastąpiło i to jest znaczące. Znaczy, gdyby taki fakt miał miejsce, albo gdybyśmy my mieli wrażenie, że oni mogą pójść na jakieś kompromisy z PiS-em, to, no, to nie byłoby trzeciej drogi, nie byłoby naszego wspólnego koalicyjnego komitetu wyborczego. Więc to był dla nas punkt zupełnie zerowy, żeby siąść do rozmów o stworzeniu ewentualnym stworzeniu sojuszu wyborczego. Więc ja y, widzę, słyszę, rozmawiam bardzo często z kolegami z PSL-u z różnych szczebli, od tych najwyższych zaczynając, no bo jest prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, jest szef Rady Naczelnej PSL-u Waldemar Pawlak i to są Politycy, którzy tak naprawdę są gwarantami pewnej linii PSL-owskiej, więc my z ich strony widzimy zerową skłonność. Ja na pewno mogę mówić o tych dwóch osobach, ale także o innych politykach z czołówki PSL-u. Zerową skłonność do tego, żeby się na cokolwiek z pisem umawiać. Ale kiedy pani pyta o, o, o to, czy kogoś poznaliśmy, naszych kandydatów, tak, to ja mówię, w ogóle? to ja mówię tutaj o kandydatach Polski 2050. Mm -hmm. O naszych kandydatach i mogę o nich powiedzieć sporo o kandydatach, którzy, których zdecydowaliśmy się zaproponować im miejsca na listach, w tym tak zwane miejsca biorące, biorące tak? Tak. używając tego, tego slangu czyli miejsca dające spore szanse na to, żeby trafić do Sejmu. My ich bardzo dobrze poznaliśmy nie w toku tegorocznej kampanii wyborczej, tylko przez trzy lata współpracy. Dlatego, że te osoby, które są z nami, które są wysoko na naszych listach wyborczych, na listach trzeciej drogi z ramienia naszej partii, to są osoby, które były już zaangażowane w kampanię wyborczą Szymona Hołowni w roku 2020, czyli niektóre z nich jeszcze w roku 2019 dołączyły, większość w roku 2020. Przez trzy lata to już naprawdę aktywnej, bardzo zaangażowanej takiej działalności, to już naprawdę można się bardzo dobrze poznać, zweryfikować wzajemnie. My oczywiście też używaliśmy metod, no, nazwijmy to no, w pełni legalnych, takich, żeby sprawdzać osoby, które z nami idą na listę, bo to jest rodzaj zobowiązania w obie strony. My mówiliśmy od początku i naszym kandydatom, i mówiliśmy publicznie jeszcze kandydatom wtedy na kandydatów, że my chcemy stworzyć drużynę. To ma być team, to ma być drużyna w Sejmie. Tu nie ma miejsca na choćby jedną osobę, która zostanie właśnie Przekonana różnego rodzaju argumentami, a PiS wie, jak przekupywać tak. polityków albo jak szantażować polityków. Właśnie. Bo znamy i takie przypadki, i pamiętamy historię, jak PiS rękami Adama Bielana rozmontował partię Jarosława Gowina. I tam każda metoda. Y, po, y, Wliczając to najbrudniejsze, znamy szczegóły, ale rzecz jasna, nie, nie, nie mogę o tym powiedzieć publicznie, została użyta, więc wiemy, że oni mogą tego typu technik próbować, szczególnie jeżeli mi będzie im brakowało szabel, żeby marzyć o. Nie no, brakowało im będzie dziesięciu, to więc będą szukali. nie jesteśmy tych przygotowani na taki scenariusz, mamy tych ludzi sprawdzonych i uważamy, że nikt od nas. Nie połasi się w żaden sposób na jakieś kuszące propozycje ze strony tamtego obozu. Po prostu mamy osoby, które wiedzą doskonale, po co idą do polityki, co my chcemy zrobić w polityce, i w związku z tym ja jestem przekonany, że tu nie ma, od tej strony nie ma zagrożeń. Natomiast no, jesteśmy ugrupowaniem, które pierwszy raz startuje w wyborach parlamentarnych. Rozumiem, że tego typu pytania się pojawiają my celowo, absolutnie świadomie postanowiliśmy wprowadzić do polskiej polityki wiele nowych osób. Więc to zawsze jest takie, takie dwie linie krytyki. Jak ktoś jest znany, to się mówi, o on już jest znany i za długo w polityce. Jak ktoś jest nieznany, to się mówi, no ale to nowicjusz w polityce, to czy on coś potrafi, czy on coś umie. No ja odpowiadam tak, Wszyscy kiedyś byli nowicjuszami w polityce, wszyscy kiedyś zaczynają. Od dawna polska polityka jest zbyt hermetyczna, jest zbyt odporna na wprowadzanie nowych osób, nowych, nowego elementu myślenia w polskiej polityce. Bardzo się cieszę, że jeżeli wszystko pójdzie 15 października zgodnie z naszym planem, powstanie drużyna, powstanie klub. Parlamentarny Polski 2050 Szymona Hołowni, który będzie taką fajną, zgraną, mocną drużyną, składającą się z indywidualności, bo każda posłanka, każdy poseł jest indywidualnością i powinna być, ale jednocześnie grających razem, grających zespołowo-drużynowo, pod wodzą Szymona Hołowni. Pan mówi, że nie ma w PSL-u takich ciągot, żeby się dać sprzedać, ale no to wiadomo tylko po pewnie głównych liderach. A pamięta pan wpadkę z kandydatką do Senatu, z panią Zych, która okazała się być tak naprawdę jakimś spadem konfederacyjnym? No Powiedziałbym tak, że pewnie wszystkim się jakieś wpadki mogą zdarzać. Ja tutaj nie rozgrzeszam. Myśmy od pierwszego dnia, kiedy usłyszeliśmy, że taka kandydatka może się pojawić, to ponieważ ja reprezentowałem naszą partię w negocjacjach mm -hmm. paktu senackiego, więc wiem doskonale jak to było, ta pani pojawiła się jako taka kandydatka last minute, tak? zupełnie wyciągnięta z kapelusza. Kiedy myśmy już praktycznie zamknęli negocjacje paktu senackiego, było 99 okręgów ustalonych, uzgodnionych, i, i był jeden okręg pod tytułem Stalowa Wola pod Karpacie, w którym, to nie jest żadna tajemnica, o tym była mowa publicznie, miał wystartować Ryszard Petru jako kandydat na senatora. On w ostatniej chwili zmienił zdanie, uznał, że że nie będzie tam startować i w tym momencie no, pojawiła się taka luka i tutaj PSL wyszedł z taką kandydaturą. Powiem tak, no dobrze, że się skończyło, jak się skończyło, że ta pani zniknęła. Widziałem, że teraz Konfederacja chyba przytuliła tę panią, chociaż Konfederacja przytuliła, ale się odcina już od tej pani. No, nie wiem, są takie... Konfederacja poz... się my... też od Korwina próbuje odciąć jego pedofilskich wypowiedzi. No. no nie da się Konfederacji odciąć no Korwina Mikego, bo to, ponieważ to jest ojciec tej, tej partii, Konfederacji, więc niech oni nie udają, co próbowali przez parę miesięcy ostatnich mówić i robić, że, że, to, że Corwin to nie oni, że Brown to nie oni. Nie, Korwin to oni, Brown to oni do N tej potęgi. To jest prawdziwa Konfederacja. Oczywiście, że tak. Te tajne sondaże, o których wszyscy mówią, macie te, te, te wasze sondaże zrobione? Ta-dam, tadam, dam, ta -dam, ta -dam, ta -dam. Zabrzmi Zabrzmiało groźnie i zabrzmiało tajemniczo. Templariusze, siły, <laughs> tak. Nie, Raczej CIA, drinkadro. Soros i tak dalej. Nie, m m mówię już bardzo poważnie: mm. każda partia zamawia sondaże. Niektóre z no i... nich stają się publiczne, niektóre z nich nie są publiczne. My nie mamy jako partia na dorobku, nie mamy rzecz jasna takich pieniędzy, jak mają największe partie na zamawianie sondaży, a to jest bardzo kosztowne, Dobry, jak, no. się, jak się to robi w sposób masowy, ale tak, my takie sondaże oczywiście też zamawiamy i widzimy w ostatnich tygodniach to, co także widać, w, nazwijmy to nie naszych sondażach, trend wzrostowy, jeżeli chodzi o trzecią drogę. Widzimy, że to widzimy też po efektach medialnych, takich mianowicie, że przez ileś tygodni była dyskusja: wejdą, nie wejdą o nas. Czy my przekroczymy ten 8% próg? No że PSL, dalej, nie PSL, przepraszam, tylko PiS dalej twierdzi, że nie wejdziecie, że w ich sondażach wy nie wchodzicie. To jest bardzo charakterystyczne, że PiS nagle odkrył, że my istniejemy, dlatego że oni przez. Wiele, wiele tygodni i miesięcy mając absolutnego bzika na punkcie Donalda Tuska, e, że oni w ogóle się nami nie zajmowali. Tak? To znaczy, e, nie to, że było nam smutno, tak, robiliśmy swoje i uznaliśmy, że bardzo dobrze się nami nie zajmują, e, tylko koncentrują swoją uwagę gdzie indziej, ale nagle się zainteresowali. I potem się zorientowaliśmy, też mając. Jakby takie wiewiórki wewnątrz tam organizacji pisowskiej, że oni dostali sondaże, które pokazują nasz wzrost. To, że idziemy w górę. Hmm. I w tym momencie dla Pisu po raz pierwszy staliśmy się naprawdę groźni, bo oni zobaczyli, że jeżeli my pójdziemy w górę w sposób zdecydowany, przekroczymy próg do tego platforma koło tych 30, może trochę mniej, może ciutkę więcej, 30%. Do tego Nowa Lęce. Lewica z podobnym to ich już nie ma. To, to już jest koniec Na pisu, koniec bajki, koniec marzeń o tym, żeby kontynuować, i w tym momencie nagle zaczęli walić w nas. A to zaczęli szczypać hołownie, a to kosiniaka, a to zaczęli zadawać jakieś pytania publicznie, skąd my się wzięliśmy, kto nas właśnie wracał do swoich templariuszy, i tak dalej. Kto jak nas bardzo wam daje pieniądze. Właśnie to więc zauważyliśmy, zrozumieliśmy, że ta nerwowość u nich narasta, bo skoro nas nie widzą długimi miesiącami, a dwa tygodnie przed wyborami zaczynają w nas walić, aha, zaczynają nas się bać po raz pierwszy i bardzo dobrze. Znaczy, cytując ich tutaj, mógłbym powiedzieć, słychać wycie znakomicie. znakomicie. Bo jeżeli oni nas się boją, to znaczy, że żegnają się z władzą i bardzo dobrze, i powinni tego 15 zakończyć te, to całe dzieło zniszczenia, które 8 lat prowadzili. Jeżeli sondaże kłamią i e, jednak nie wejdziecie, jesteście przygotowani na całe odium, które na was spadnie, że gdybyście nie poszli jako koalicja, tylko jako pięcioprocentowa jedna lista, to wtedy byłoby wszystko tak jak Panie redaktor, to... bo my jesteśmy przekonani, że wejdziemy do Sejmu. i, i Ja wiem, i... ale to jest taki obowiązkowy optymizm. Nie, to nie jest obowiązkowy optymizm. Jakbyśmy w to nie wierzyli, to. Powiedziałbym, że z małą ten, tak? determinacją byśmy na przykład obserwowali dzisiaj z y, 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 niecierpliwością tę debatę, pseudodebatę w telewizji polskiej. Z małą determinacją byśmy pracowali, a my naprawdę ciężko zasuwamy. Ja jestem kandydatem z Warszawy i wiem, jak wygląda mój dzień. Które ostatni tydzień to już jest rozpisanie co godzinę kolejnych rzeczy, kolejnej kolejnych działalności w tej kampanii, działań w tej kampanii. I tak wszyscy nasi kandydaci pracują. Znaczy my wierzymy i widzimy sens tego, co robimy. Ja nie uciekam od Pani pytania, bo okej, okay, jeżeli opozycji się nie uda, no to się zaczną rozliczenia. Jeżeli by się nie udało, to zaczęłyby się rozliczenia. Ja nie chcę w ogóle wchodzić w taką dyskusję, bo to by była dyskusja pod tytułem a ile winy naszej, ale może ktoś inny jest bardziej winny. Nie, skupmy się na tym i o to dzisiaj walczmy, żeby opozycja osiągnęła bardzo dobry wynik, żeby możliwe było stworzenie rządu na podstawie, na bazie wyników tych trzech ugrupowań i żeby to nie była przewaga jednym, dwoma, trzema mandatami w Sejmie, bo taki rząd, wiadomo, byłby niestabilny, byłby rozchwiany i poddany właśnie różnego rodzaju działaniom zmiękczającym ze strony PiSu, dopóki oni jeszcze mają jakąś władzę w Polsce, a mają ją w różnych miejscach. Nie, my musimy walczyć o bardzo zdecydowane zwycięstwo i to jest dzisiaj nasz cel, więc proszę wybaczyć, ale nie będę dzisiaj rozpamiętywał, co by było, gdyby było. My uważamy, że podjęliśmy słuszną decyzję, jeżeli o to pani chciała też zapytać, e, idąc trzecią drogą i tworząc ten sojusz. Ten sojusz się sprawdził Widzimy zmęczenie ludzi różnych, o różnych światopoglądach, zmęczenie ludzi tym układem dwójkowym w Polsce, tym układem bipolarnym, i takie. No, jeździmy w tej chwili po całej Polsce, chociaż ja rzecz na w tej chwili koncentruję swoje działania na, na samym mieście stołecznym i słyszymy, ma, każda rozmowa, każde spotkanie, to ktoś przychodzi i mówi: Ja już mam tak serdecznie dosyć, że ci tamtych, tamci cich, ci tam, tamci atakują drugą stronę i to. Ale od tego się nic nie zmienia w Polsce, tak. My mówimy. Moment, to nie jest tak, że prawda jest pośrodku, tak? My w żadnym. Prawda stopniu... leży tam gdzie leży. Prawda leży tam, gdzie leży. Nikt z nas nie zrobi symetrystów. To jest takie brzydkie słowo. W Polsce. Każdy, kto się zajmuje polityką, wie, że... Jedni mają swoje zdanie, drudzy mają swoje zdanie, a najgorsi są ci, którzy są po środku, bo są symetrystami. Nie, my nie jesteśmy po środku, My wiemy doskonale, kto powinien w Polsce rządzić, że powinna to być opozycja demokratyczna i te zasady są nam najbliższe, zdecydowanie. Natomiast no, to zmęczenie tym, że Tusk Kaczyńskiego, a Kaczyński Tuska, albo dzisiaj w tej debacie, że Tusk Morawieckiego, Morawiecki Tuska, no, no widać w ludziach, widać to zmęczenie i ludzie przychodzą, podchodzą do nas. Do mnie na tych spotkaniach mówią, fajnie, że jest trzecia droga. Trzeba zakończyć rządy PiSu, ale no nie do końca chcemy, żeby było tak, jak było przed rokiem 2015, bo po prostu Polska jest już w innym punkcie. Wymagania, oczekiwania ludzi są inne i po prostu trzecia droga jest potrzebna. A czy zdarza Wam się na spotkaniach, że przychodzą, więc się rozbija pis PiSu? Zdarza się, oczywiście, że się zdarza, że przychodzą, że ja wielokrotnie usłyszałem w ostatnich dniach, że jestem, tu można wybierać, że jestem ruskim agentem, albo niemieckim, niemieckim agentem, albo jeszcze amerykańskim agentem. Ponieważ A to amerykański ja, też jest zły, o im myślałam, że wyborcy PiSu kochają Amerykę. No tak, ale są ale róż, nie są, są różne amerykańskie, właśnie jest Biden, jest CIA i tak dalej, ponieważ ja. I, i, I pracowałem, zanim zostałem politykiem, pracowałem w amerykańskim think tanku, czyli centrum analitycznym pod tytułem Atlantic Council. No to jest to czasami wyciągane na zasadzie: mroczne siły stoją za Michałem Kobosko i, i to są ci źli Amerykanie, które są za nim. Więc, więc tak, takie głosy, czy to ze strony sympatyków PiSu, czy, czy ze strony sympatyków Konfederacji, czasem oczywiście są wrzucane. No jest to element. Element tej gry, żeby próbować nas, próbować nas zwiększyć i żeby pokazać na, nas jako tych sprzedawczyków i tak dalej. Stała melodia, więc jesteśmy na to uodpornieni, ale tak, takie próby się zawsze. bardzo ataki. Odpukać na szczęście fizycznych ataków wobec nas nie było i oby tak pozostało do końca tej kampanii. Ja powiem szczerze, że ja się bardzo obawiałem tej kampanii ja jej ostatnich tygodni. Nie byliśmy jedyni. Wiele osób miało takie wrażenia, że do czego tu jeszcze może dojść. Tak? Ten moment, kiedy na przykład policja wciągała posłankę w Otwocku do radiowozu. No, posłankę kiedy... wcisło, która rękę na blaku ma wciąż, no, bo to już chyba no, za dwa Dokładnie. Tygodnie. Więc obawialiśmy się, że przez to, że PiS tak bardzo nakręcił emocje, Społeczne, że tak podniósł temperaturę sporu i temperaturę taki nastrój obrażania innych, pokazywania, że my nie jesteśmy w ogóle godni, żeby nazywać się Polakami, że opozycja to powinna być zdelegalizowana i my wszyscy powinniśmy być wyrzuceni z kraju na przymusową emigrację, że to może doprowadzić do jakichś czynów wręcz przemocy i agresji fizycznej, i, i do czego tu jeszcze może dojść? Trochę taka atmosfera była, mam nadzieję, nic takiego nie nastąpiło, co, co, co byłoby, byłoby dla wszystkich może z jednej strony trzeźwiące, ale z drugiej strony przerażające. Nic takiego nie nastąpiło i mam nadzieję, że do piątku, do wieczoru piątkowego nic takiego już się nie wydarzy, że my zachowaliśmy resztki. Będąc pod taką presją propagandy pisowskiej, że jednak zachowaliśmy takie resztki odpowiedzialności społecznej, że my się po prostu do, do aktów agresji osobistej nie, nie, nie posuniemy. Bardzo na to liczę i generalnie my, kiedy, kiedy używamy naszego hasła, choćby naszego hasła, dość kłótni do przodu, to żeby była jasność, my nie mówimy dość sporów politycznych. Spory były, są i będą na tym polega polityka. Ale dość takiej kłótni, która w Polsce w tej chwili bardzo jasno do niczego nie prowadzi, a bardzo szybko przeradza się w taką agresję, w niechęć, czasami nienawiść, co przecież ćwiczymy na poziomie rodzin polskich pokłóconych, nie przeżywających ze sobą razem świąt, niechodzących razem ze sobą na cmentarze 1 listopada, bo ten jest za pisem, ten jest za platformą, a ten jeszcze ma inaczej. Wszędzie na świecie ludzie się różnią poglądami politycznymi, ale. Polityka nie dominuje tak bardzo myślenia i życia ludzkiego w krajach demokratycznych, jak to jest w Polsce. Ja bym chciał, żebyśmy szybko doszli do takich czasów, kiedy Polacy nie będą musieli się tak naprawdę przejmować polityką poza okresem kampanii wyborczych, bo ta polityka nie będzie aż tak bardzo ingerowała w nasze życie, będzie załatwiała, rozwiązywała sprawy, a nie będzie starała się zdominować wszystkich i wszystko i wszędzie. A nie boi się pan, że te wybory, ta niedziela, to będzie koniec takiego pierwszego etapu, który był łatwiejszy i teraz dopiero się zaczną schody? Ma Albo z tym, że PiS nie będzie chciało oddać władzy i będzie robiło wszystko, żeby opóźnić, Czy albo by, by przyspawać się do sołku. Znamy wszystkie stołku. scenariusze, nie powiem teorie, ale scenariusze, które są w dalszym ciągu możliwe, po które PiS może sięgnąć. E, może być scenariusz nieuznania wyborów przez Sąd Najwyższy, Na jeżeli przykład. PiS je przegra. Może być scenariusz wprowadzenia pod byle pretekstem stanu wyjątkowego, czy innego stanu specjalnego, e, jak powiedziałem, pod byle pretekstem i choćby na części terytorium kraju, tak. jak to przecież się odbyło przy, przy granicy białoruskiej na terenie województw podlaskiego i lubelskiego, a to już jest podstawa, jak wiemy, prawda, żeby odsunąć wybory. Wybory nie mogą się odbywać w Rzeczpospolitej w czasie, kiedy obowiązuje stan wyjątkowy i 90 dni po nim. Więc, więc są różne scenariusze, które musimy brać pod uwagę i bierzemy je pod uwagę. No ale to absolutnie w, daż, w żadnym stopniu nas nie demotywuje, nie zniechęca, nie paraliżuje nam rąki i możliwości działania. Trzeba te wybory za wszelką cenę jednoznacznie w sposób przekonujący wygrać. A potem móc zacząć się sprzątać. To jeszcze na koniec już zapytam Pana o politykę zagraniczną, ponieważ no, wybuchła wojna między Izraelem a Hamasem. Rząd Izraela poprosił Stany Zjednoczone o, o, o broń. Na pewno ją dostanie, ale. A do tego mamy prowizorium budżetowe amerykańskie, które nie uwzględnia wydatków na pomoc dla Ukrainy. No i teraz pytanie: Czy ta wojna właśnie z Hamasem nie spowoduje, że Ukraińcy zejdą na drugi plan i tu sytuacja się mocno zaostrzy? To jest poważne ryzyko, o które pani redaktor pyta, i to jest ryzyko, które dotyczy nas bezpośrednio. Dlatego że dzisiaj jest tak, że Ukraińcy walczą o swoją wolność, o swój kraj, o swoją ojczyznę, ale walczą także o naszą wolność i my, może nam się to nie podobać, możemy to odrzucać, no ale, ale, ale tak jest po prostu. Że dzisiaj Putin decyduje się ten przyszłość ten naszego regionu. My jesteśmy w tym samym worku, w tym samym regionie, mimo, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, Ukraina nie jest ani w Unii, ani w NATO, ale jedziemy na tym samym wózku. To znaczy ewentualna Klęska Ukrainy, na co na szczęście się nie zanosi w tej wojnie z Rosją, to jest wyłącznie napompowanie Putina i, i nabranie przez niego jeszcze większego przekonania, że należy odbić całą utraconą kiedyś sferę wpływów dawnego Związku Sowieckiego, a to jest jego marzenie życia. I on chciałby jako car być z tego. Zapamiętane, więc to jest, wracając do Pani pytania, realne ryzyko tej sytuacji, którą mamy od ostatniej soboty, od ataku niezwykle brutalnego pod każdym względem ataku Hamasu na, na Izrael. W tej chwili mamy do czynienia z, no też trzeba to nazwać, bardzo brutalną odpowiedzią Izraela, i, i nie wiadomo do czego ta, ta sytuacja dojdzie, jaka będzie eskalacja, czy będzie zaangażowanie innych krajów. No czy nie naj... jest już właśnie czy nie ma, nie ma tego zaangażowania. Oczywiście i Rosja i Iran, czyli dwaj sojusznicy są bardzo zaangażowani i bardzo zainteresowani tym, żeby osłabić Izrael jako sojusznika Stanów Zjednoczonych do tego mamy niedługo wybory w Stanach Zjednoczonych za rok o tej porze. I, I znowu będziemy mieli prawdopodobnie wszystko. To wskazuje pana Bidena z jednej strony i pana Trumpa, Trumpa z drugiej mówi. strony. Więc tych ryzyk jest dzisiaj, nagle się zrobiło więcej niż było. I w tej chwili oczy świata, prawdę mówiąc, no, zwrócone są głównie na Izrael, a nie na Polskę, mimo wszystko, i nie na Ukrainę co jest szczególnie ważne. Jakiekolwiek zmniejszenie w tej chwili skali poziomu pomocy, w tym pomocy wojskowej dla Ukrainy, no, to jest zmniejszenie jej szans na zakończenie wojny. A my wiemy, że po prostu Rosję ciągle jeszcze, niestety, stać na prowadzenie długotrwałej wojny, że Rosjanie są przyzwyczajeni przez swoich kolejnych carów i pierwszych sekretarzy do tego, że w kraju jest źle, bo kraj zawsze jest zaangażowany w jakąś wojnę nie tę, to inną. I u nich ludzi jej mnoga, jak to się po rosyjsku mówi, w języku niemodnym już w Polsce. Więc Ukraińcom trzeba pomagać. Kiedy ja słyszę zapowiedzi, czy faktyczne działania polskiego rządu, rządu PiS, że oni już nie będą pomagać. I generalnie takie poczucie, że rząd PiS z przyczyn wyborczych, z przyczyn związanych z wyborami w Polsce, zaczyna coś w rodzaju zimnej wojny przeciwko Ukrainie. Bo tak trzeba odebrać cały zestaw działań, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, to myślę sobie, że, że to jest przerażające i to jest szkodliwe dla polskiej Racji Stanu i dla, na, dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Ja nie wiem, jak się sprawy potoczą na Bliskim Wschodzie. Izrael będzie potrzebował pomocy wojskowej, bo po prostu każdy arsenał jest ograniczony i Izrael mimo że był i jest świetnie przygotowany do obrony swojego terytorium, to po prostu strzela i strzela, tak, A a więc Amerykanie dostarczą tę pomoc, nie pozwolą na to, żeby państwo izraelskie zostało w skuteczny sposób zaatakowane przez siły nie tylko Hamasu, nie tylko Hezbollahu, ale siły także krajów, które są otwarcie wrogie wobec Izraela. No, bardzo niepokojący moment. Ja trochę liczyłem, że ten proces pokojowy na Bliskim Wschodzie doprowadzi do tak. trwałego obniżenia. Temperatury, to się nie wydarzyło. Ta, te sobotnie działania miały charakter otwartej wojny, którą no, nie państwo, ale organizacja Hamas wytoczyła Izraelowi. No i Izrael dzisiaj się broni w sposób bardzo zdecydowany, bardzo brutalny. Ma potencjał do tego i, 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 i trochę się boję, prawdę mówiąc, tego, czy, czy to się nie rozleje na szerszy konflikt między wieloma krajami, stronami, które byłyby w to zaangażowane. A wtedy problemy z rapą i tak dalej. Coś optymistycznego na koniec. Coś optymistycznego? Proszę, żeby wszyscy poszli na wybory i żebyśmy te wybory wygrali jako opozycja demokratyczna, bo naprawdę, jeszcze raz powtórzę, dosyć tego kłócenia się nieustającego, dosyć tej polityki, która nam wchodzi przez okno, drzwiami, z szuflady każdej wygląda, chcą nam życie ustawiać, a to aborcja, a to szkoły, a to sądy, a to media. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak polska polityka nie będzie wyglądała po 15 października, będzie inaczej, nie rozwiążemy od razu wszystkich problemów, bo to jest... Niemożliwe w krótkiej perspektywie, ale zaczniemy je rozwiązywać, a nie tworzyć nowe, tak jak to, w czym specjalizuje się PiS. Tworzyć nowe problemy, a potem próbować te problemy, które się samemu stworzyło, rozwiązywać, co im też nie wychodzi. Więc ta nowa władza, ten nowy rząd w Polsce będzie inny w swoim myśleniu, przywróci nam wszystkim poczucie, że żyjemy w dużym kraju Europy Środkowej. W kraju, z którym inni się liczą, który poważają, który się nie obraża na innych, nie strzela fochów, nie izoluje się od innych, tylko jest silnym krajem w Unii Europejskiej i w NATO. Takie, takie jest nasze przekonanie, że to teraz trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Michał Kobosko, trzecia droga. Polska 2053 ma na hołowni. Do przodu. Dziękuję bardzo. Do przodu. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję za uwagę. Życzę dobrej nocy. Jutro Kuba Bierzyński będzie rozmawiał z Krzysztofem Luftem. Dobranoc. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.